Spotkaliśmy właśnie delfina, ale niestety... Odcinek powstał dzięki współpracy z Punkta.pl. Wow! Ale wielkie to jest! Zobaczcie, za 10 euro mamy taki pokój. Miałeś swój prywatny papier toaletowy. Naprawdę? Mamy papier toaletowy, piękne malowidło. Tam jest taras, jeżeli dobrze pamiętam. Tu jest też, no i tam jest. Co tutaj jest? Telewizor. No normalnie mieszkanie. No normalnie wynająłeś. To 10 euro za dobę. Czuję się po prostu jak król. Gdy zobaczę, czy jest łazienka, czy jest wanna. W całej tej sytuacji dramatycznej bądź co bądź związanej z lawetowaniem naszego vana. Są plusy, tak jak widzieliście, jest wanna, jest pralka, jest duży pokój, kosztuje to 10 euro za dobę ze wszystkim, więc jest to dobra cena, a dodatkowo sprawdziłem internet i zobaczcie, jest 152 megabity na sekundę pobierania, a wysyłania jest 19,51. Więc teraz nadrobię sobie zaległości internetowe i powysyłam pliki i poodbieram pliki te, które po prostu zalegają mi na komputerze od jakiegoś czasu. Kolejnym plusem tego mieszkania jest taki malutki balkonik i zobaczcie, jaki jest zachód słońca. Nie wiem dokładnie, do kogo należy to mieszkanie, ale na pewno do jakiegoś podróżnika, bo jest bardzo dużo takich pamiątek przywiezionych z zagranicy. W kuchni znalazłem łopatkę do cięcia sera z Norwegii. W szafce jest fondue pot, czyli taki garnek do fondue i też do robienia raclette, czyli jest ta osoba, która tu mieszka, prawdopodobnie była w Szwajcarii albo we Francji. Są też kubki z Austrii, jest tu dużo takich akcesoriów do japońskiego jedzenia, czyli do sushi. Dużo tak naczyń jest związanych z sushi i z japońskimi zupami. Są też nawet tutaj takie obrazy po japońsku, tutaj jakieś buddy. No dość ładnie jest to urządzone, jak na mieszkanie za takie pieniądze to jest niesamowicie ładnie urządzone. Jest internet, jest telewizja, chillujemy się, jest ciepło, wanna, no po prostu... Dawno nie byliśmy w takich warunkach. Takich mieszkaniowych, zwykłych, domowych warunkach, gdzie normalnie się czuje człowiek jak w domu. Fajnie. Cieszę się troszeczkę, że tutaj wylądowaliśmy. No, a z samochodem na razie nic nie wiemy, czekamy na telefon od mechanika. Jeszcze taka jedna ciekawostka. Przyjechaliśmy na miejsce i troszeczkę byliśmy przerażeni widokiem, który spotkaliśmy, bo na wprost tego budynku, w którym znajduje się to mieszkanko, znajdują się fawele, czy takie no, slumsy cygańskie i mieszkają tutaj, na dość dużo mieszka takich cyganów i no, mieszkają w takich okropnych warunkach, że to jest no okropne, aż to smutno się patrzy po prostu, jak oni tam siedzą. Aczkolwiek atmosfera jest radosna, bo widziałem, że się paliło ognisko. O! Dzwoni mechanik. Uwaga. Yes, hello? Yes, speaking? Właśnie dzwonił mechanik, powiedział, że samochód jest naprawiony, możemy go przyjechać odebrać. Dzisiaj już jest za późno, bo już zamykają za chwilę. Więc jutro po 9 nas zaprosił, na pewno o 9 tam nie pojedziemy, tylko jakoś koło południa.
więc zrobione. Jestem właśnie pod zakładem, przyjechałem po odbiór samochodu, czekam na pana mechanika, który mi powie dokładnie, co się wydarzyło. I będę mógł odebrać samochodzik. Bardzo szybko im to poszło. Bardzo, bardzo, bardzo szybko. Totalnie się nie spodziewałem. Tak jak nie Portugalia. Auto naprawione, słuchajcie, parę godzin, no niecały dzień im to zajęło. I panowie poradzili sobie, elegancko wymienili. Wymienili rozrusznik, dali jakiś inny regenerowany. Ten stary musiał zatrzymać. Ten gość powiedział, że on wysyła z powrotem do firmy, która będzie go regenerowała. Mówił, że był tam mniej więcej 50% zniszczony. Coś tam było zniszczonego, przez 50% działał, 50% nie. Było powietrze w przewodach paliwowych całej tej instalacji. Wypompowali, założyli taką pompkę, wypchali to powietrze i mówi, że elegancko działa. Nie wiedzą dokładnie dlaczego, jeżeli będzie się pojawiać znowu to powietrze, to wtedy będzie trzeba to wszystko sprawdzić. Oni wyczyścili filtr paliwa i tyle w zasadzie. No i skasowali nas tak. Koszt takiego regenerowanego rozrusznika w Polsce to jest 220 zł, tutaj 225 euro. Natomiast usługa za mechaniczna 25 euro, zamontowanie tego, a z tym paliwem pan powiedział, że za darmo to zrobił. Więc w sumie wyszło 307 euro i 50 eurocentów. Jadę do kasy. Blacik. Ała. Jak będą. To idziemy tą drogę. A, dobrze jest wrócić do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jechaliśmy na parking i nagle nam się przypomniało, że nie mamy wody, w czystej wody, dlatego też zajechaliśmy na taki placyk, tak, camper plac, plac dla kamperów, gdzie można za 3 euro wylać kasetkę, wylać szarą wodę i napełnić do pełna zbiorniki czystą wodą. Pucha. Mamy pustą szarą wodę, ale mamy to pełne kibel. O nie, to są dwie lewe. Kaśka, jak ja mam z tym obsługiwać to? Upsi. Gotowe, możemy jechać. Jesteśmy załadowani wodą do pełna. Koniec wakacji, wróciliśmy do domu. Teraz trzeba rozpakować te wszystkie torby, pełne ubrań, pełne pościeli, ręczników, no po prostu wszystko, co się dało, to wypraliśmy. Mamy tu ładnie poskładane, Kasia ładnie poskładała, a teraz będzie trzeba to wszystko powkładać do szafek na swoje miejsce. Część z was może pamiętać ten parking, ponieważ dokładnie rok temu, w lutym, byliśmy na tym parkingu tutaj w Faro pod lotniskiem. Ja wtedy musiałem do Polski lecieć. Przyjechaliśmy właśnie tutaj na miejsce. Rano miałem samolot z Faro do
Lizbony, potem z Lizbony do Polski. I dzisiaj jest dokładnie tyle samo kamperów, co poprzednio, czyli bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo kamperów tutaj stoi na tym parkingu, mimo że są położone zaraz obok płyty lotniska. Pasażerowie linii Ryanair lecą sobie do pochmurnego i deszczowego, jak mnie mamy, Manchesteru, a ja wracam do mojej cudownej żonki, do naszego słonecznego kamperka. Po ostatnim odcinku z awarią dostaliśmy od Was dosyć sporo pytań na temat naszego ubezpieczenia, asystansu, jak to się stało, czy za tą lawetę my płaciliśmy, czy ubezpieczenie, więc dzisiaj szybko Wam o tym opowiemy. Sytuacja wygląda tak, że my mamy ubezpieczenie w Ergo Hesti, mamy tam OC i asystans, zapłaciliśmy za to 1300 zł za cały pakiet za rok i dlatego za tą lawetę teraz nie płaciliśmy. A kupiliśmy to ubezpieczenie przez internet, znaleźliśmy najtańsze rozwiązanie na punkta.pl, czyli na porównywarce najtańszych ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych i zdrowotnych. Wystarczy podać swoje dane, dane samochodu i wyskakują u różnych towarzystw ubezpieczeniowych różne oferty i też w zależności od osoby, od tego ile lat ma kierowca, jaki ma samochód, te ceny będą różne. No u nas padło na Hestię, bo było najtaniej dla nas, ale no dla każdego z Was może być inaczej. Więc jeżeli komukolwiek się kończy OC, to wejdźcie sobie na punkta.pl, podajcie swoje dane, zobaczycie najtańszą ofertę, a dodatkowo 50 zł zniżki, jeżeli wpiszecie hasło podróżowanie. Kod jest ważny do końca roku. Ja jeszcze na koniec ze swojej strony, jako totalnego laika w tych kwestiach, dodam, że ważne jest, jeśli będziecie wybierać ubezpieczenie, żeby sprawdzić to, czy ubezpieczyciel gwarantuje zabranie samochodu, który jest na przykład długi, tak jak nasz. My musieliśmy wejść w umowę i wczytać się, czy auto powyżej 6 metrów zostanie lawetowane. Tak samo jest z kwestią wysokości, z wieku samochodu. W naszym wypadku, ponieważ mamy stare auto, mieliśmy bardzo ograniczony wybór towarzystw ubezpieczeniowych. I jeszcze jest jedna rzecz, czy za granicą też ta laweta obowiązuje, jaka jest długość na przykład odcinka, czy to Wy wybieracie warsztat, czy to osoba z lawety zabiera Was do warsztatu, to trzeba sprawdzić, to wszystko jest w umowie. Dobrze, a to wszystko Łukasz? Można, to, tak, to wszystko ja można doczytać albo w OWU, czy w regulaminie, albo zadzwonić na infolinię. Punkta też oferuje taką infolinię i wszystkie szczegóły można się dopytać, zanim się zakupi. Tak, ja to tylko mówię dla takich laików, którzy pierwszy raz będą kupować. Ja na przykład tego nie wiedziałam, korzystajcie z naszego doświadczenia. Dokładnie. A teraz jedziemy na wycieczkę. Witajcie nasi drodzy widzowie, mamy kolejny piękny dzień. Jesteśmy jeszcze w Faro, ale Faro już kiedyś zwiedzaliśmy, więc jeśli chcielibyście zobaczyć odcinek z Faro, to będzie tutaj, tu u góry. My natomiast dzisiaj wypływamy właściwie troszeczkę poza Faro. Ostatnio napisała do nas nasza widzka i zapytała nas o miejsca w Algarve, gdzie jest spokój, cisza, które są mniej troszeczkę turystyczne. No i pomyślałam, super, dobre wyzwanie. I znalazłam informację, że właśnie za Faro jest kilka wysp. I jedna z nich nazywa się Ilha Deserta, czyli wyspa pustynna, i pomyślałam, że brzmi jak totalnie opuszczone miejsce i takie podobno jest. Także dzisiaj płyniemy ją zobaczyć, zabieramy Was na tę wycieczkę z nami. Thank you.
Myślisz, że jeszcze żyje? O. Dzisiaj pan serwuje doradę. A po ile? Quanto costa? Si, si, okej. Świeża doradę dzisiaj pan serwuje tutaj prosto z grilla. Sardynki, dorady i... Co jeszcze? Ośmiornice. Zapraszam do środka. Wyspa, na której się znajdujemy, wchodzi w skład rezerwatu, tudzież Parku Narodowego. Nazywa się on Ria Formosa. Ria Formosa to nic innego jak rzeka Formosa. Ona wpływa w okolicach Faro do oceanu, ale nie płynie takim prostym korytem, tylko bardzo mocno meandruje, tworząc laguny i zatoki. I także właśnie w tym miejscu, jakby na ekranie, tam gdzie ona wpada, powstało kilka wysp. Ta, na której jesteśmy, jest niezamieszkała, natomiast wyspa obok, tam już są mieszkańcy, głównie rybacy. To, z czego znany jest ten park, to z tego, że właśnie cały czas on się zmienia, ponieważ są tutaj różne wydmy i wiatry działają i woda, także ten cały krajobraz dosyć mocno się zmienia. Oprócz tego przylatuje tutaj mnóstwo ptaków, także jest to świetne miejsce do obserwacji ptaków. Część z nich przylatuje tutaj na zimowanie, część z nich zatrzymuje się w trakcie dalszych wędrówek na południe i między innymi można tutaj obserwować flamingi. Spotkaliśmy właśnie delfina, ale niestety nie żywe. Morze wyrzuciło na brzeg takiego wielgachnego delfina. O. W tamtą stronę biegliśmy, z powrotem to samo. Zorientowaliśmy się, że za 5 minut odjeżdża nasza łódka, więc biegliśmy całą drogę, ale wypachał pan, że możemy się uspokoić. Ty masz bilet. No. Obrigado. Dziękuję. I am a one person and my family from Poland. Thank you.
Punkta. Ubezpieczenia trafione w punkt.